Gościem Polskiego Radia Białystok jest poseł Suwerennej Polski Sebastian Łukaszewicz z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa z pewnością będzie w polu zainteresowania wyjątkowo wielu Polaków, ale zanim o niej porozmawiamy, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego doświadczony polityk Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński mówi, że jest pan kandydatem na prezydenta Białegostoku, a zaraz potem pan dementuje tą informację. Co tu się zadziało? Bardzo cieszę się, że doświadczony polityk Jarosław Zieliński dostrzega konieczność zmiany pokoleniowej w obozie Zjednoczonej Prawicy. Niemniej... Mówił, że Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął taką decyzję. Rozumiem, że też za pana przyzwoleniem. Nic mi nie wiadomo o takiej decyzji Komitetu Politycznego, nie zostałem o niej poinformowany, ale musiałem podjąć decyzję o tym, żeby skupić się na pracy parlamentarnej w Sejmie, bo toczą się tu bardzo ważne sprawy również dla regionu, dla województwa podlaskiego, dla miasta Białystok, takie jak chociażby rozwój Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy budowa portu kontenerowego w Świnoujściu, czy elektrowni jądrowej. To wszystko jest nie bez znaczenia dla województwa podlaskiego, jak doskonale o tym wiemy, więc muszę się na tym skupić, ale dochodzi też praca w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Ale najpierw pan się godził kandydować. Po kilku tygodniach zmienia pan zdanie właśnie z powodu tych prac sejmowych? Zgodziłem się być brany pod uwagę jako jeden z kandydatów na prezydenta Białegostoku. Ostatecznie nie powierzono mi tej misji. A to nie jest tak, że to pan wycofał swoją kandydaturę? Nie, to nie jest tak, że ja wycofałem. Po prostu gremium polityczne podjęło inną decyzję w tym zakresie. Nie jest tak, że ja się wycofałem. Czy PiS ma w ogóle jakiegoś kandydata na prezydenta Białegostoku? A może nie ma chętnych? Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jako największa formacja w Polsce, największy klub parlamentarny również w Sejmie znajdzie odpowiedniego kandydata, który stanie w szranki z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim. Ale termin na zgłaszanie kandydatów mija już 14 marca. To nieco ponad 3 tygodnie, a wybory już 7 kwietnia. Czasu coraz mniej, by przeprowadzać kampanię wyborczą. Czyli jesteśmy w terminie, jeszcze 3 tygodnie do... Ale będzie bardzo mało czasu, by przekonać wyborców do kandydata Prawa i Sprawiedliwości. No, kampania parlamentarna również była bardzo, bardzo krótka, jak pani redaktor i państwo pamiętacie. I daliśmy radę jako formacja przeprowadzić kampanię energiczną, która zmieściła się w czasie i tak samo będzie teraz. Jesteśmy po pierwszym posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Dlaczego pan się zgłosił do tej komisji? Taką misję powierzyła mi moja formacja Suwerenna Polska, zgłosiła mnie do prac w tej komisji, z czego bardzo się cieszę, bo na wstępie warto zadać sobie pytanie, pani redaktor i szanowni państwo, czy państwo polskie ma być bezpieczne? Tak, to jest jakby pytanie retoryczne. I czy państwo polskie powinno mieć narzędzia do tego, żeby zabezpieczać kraj i obywateli przed różnymi zagrożeniami? Pytanie również retoryczne, oczywiście, że tak, jednym z takich narzędzi jest Pegasus, który ma bardzo fajną, dźwięczną nazwę, która poszła szeroko w eter, ale są też inne narzędzia, które pozwalają zabezpieczyć państwo polskie przed zagrożeniami zewnętrznymi. I o tym się nie mówi, że na przykład w 2012 roku Platforma Obywatelska nabyła bardzo podobne narzędzie od włoskiej grupy Hacking Team Remote Control System, który również był wgrywany na telefony. I ja nie mam nic przeciwko, absolutnie, żeby służby specjalne, państwo polskie miało narzędzia do tego, żeby zabezpieczać obywateli przed zagrożeniami różnego rodzaju. To jest naturalne, że powinniśmy jako państwowcy, jako odpowiedzialni ludzie dbać o to, żebyśmy mogli czuć się bezpieczni. Często się mówi o głośnych nazwiskach, o tym, że byli podsłuchiwani politycy różnej maści. No jeśli były jakiekolwiek podejrzenia, nawet również wobec polityków, to czemu mieliby nie być podsłuchiwani, czy nie miałoby być użyte wobec nich to narzędzie. Doskonale wiemy, że każdorazowo na zgodę na użycie takiego czy innego urządzenia czy kontroli operacyjnej wyrazić musi zgodę sąd. I często byli to sędziowie, którzy dzisiaj są politykami, sędziowie z Justitii, którzy wyrażali zgodę na używanie
tego urządzenia, chociażby jak sędzia Igor Tulej, który rano dzisiaj czytałem z nim wywiad przed programem u pani redaktor, że on również wyrażał zgodę na użycie Pegasusa. Ale czy w ogóle samo kupno tego oprogramowania było legalne? Bo to ma komisja zbadać, a pan dysponuje wiedzą teraz bezpośrednio od szefa suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry? Zakup Pegasusa był legalny zgodnie z artykułem 43 ustawy. Pegasus mógł być kupiony, bo Fundusz Sprawiedliwości ma działać przeciw przestępczości, między innymi przeciw przestępczości. W związku z tym Pegasus jest narzędziem, które może działać przeciwko przestępczości. Jaki teraz jest plan komisji? Plan pracy komisji jest dla nas nieznany, bo jako największa formacja polityczna w Sejmie nie mamy swojego przedstawiciela w prezydium tejże komisji. Jest tam miejsce chociażby dla posła Polski 2050, pana posła Śliża, który zasłynął w ostatnich dniach, nie wiem czy pani redaktor, szanowni państwo, słyszeli o interpelacji, fejkowej interpelacji, którą wysłał pan poseł Ślisz i 16 i 14 innych posłów innych formacji na temat nieistniejącego leku na zaćmę dla psów Shiba Inu. To są te słynne pieski, pieseły tak zwane z memów. I pan poseł pytał w interpelacji, czy możemy legalizować taki lek na zaćmę dla psów Shiba Inu. Więc jeśli pan poseł będzie posługiwał się, czy będą pomagać mu w pracy ludzie, tacy, którzy pisali mu tą interpelację w pracach komisji, no to powodzenia, na pewno wyjaśnimy wszystko w komisji do spraw. Jak pan przewiduje, kto się znajdzie jako pierwszy na liście świadków do przesłuchania? Doskonale, szanowni państwo, wiecie i pani redaktor, że komisja jest skrajnie upolityczniona i ma być to wydmuszka, więc pewnie będzie to ktoś z naszego obozu, z obozu Zjednoczonej Prawicy, tylko po to, żeby budować wokół tego jakąś narrację. Ja mam obawy co do tego, czy wszystkie posiedzenia powinny być jawne. Moim zdaniem większość powinna być niejawna, tak jak powiedziałem na wstępie, ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego, na to, że nie możemy pozwolić na to, żeby nas czytano jak otwartą książkę obcym służbom i obcym mocarstwom. Nie wiemy, wszyscy, tak jak już powiedziałem, wszyscy mówią o głośnych nazwiskach, ale nikt nie mówi o tym, ile razy Pegasus zapobiegł na przykład w atakach terrorystycznych czy w innych działaniach infiltracji państwa polskiego przez obce służby. Nie wiemy, ile razy na przykład Agencja Wywiadu czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Służba Kontrwywiadu Wojskowego używała tego narzędzia do tego, żeby zabezpieczyć nas państwo polskie przed infiltracją obcych wywiadów, chociażby rosyjskiego czy białoruskiego, bo doskonale wiemy, że te obydwa państwa działają bardzo silnie tutaj w Polsce i chcą zdobyć jak najwięcej informacji na temat naszego państwa. A na dziś na ile wiarygodne wydają się panu informacje, jakoby nielegalnie było podsłuchiwanych wielu polityków czy też urzędników NIK-u, albo na przykład były premier Mateusz Morawiecki? Też słyszałem o tym i również o prezesie Jarosławie Kaczyńskim, że wobec niego miało być użyte to narzędzie. Wszystkie nazwiska już padały. Nie słyszeliśmy nic. Miało być wielkie posiedzenie komisji, na którym mieliśmy się czegokolwiek nowego dowiedzieć. Nie dowiedzieliśmy się absolutnie, kompletnie niczego nowego. Wszystkie nazwiska, które padły na komisji, były wymieniane wcześniej w mediach, więc ten balonik tak rośnie, ale w końcu pęknie, bo pani przewodnicząca Sroka będzie musiała po prostu podejmować decyzję o tym, że większość posiedzeń będzie odbywała się w trybie tajnym. Czekamy na kolejne posiedzenie, a te powinno odbyć się za 2-3 tygodnie. A gościem Polskiego Radia Białystok był poseł Suwerennej Polski Sebastian Łukaszewicz z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.